Także witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony, oczywiście MetaGa, was witam z Farminga Simulator 2019. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Na serio oczywiście bracia polskiej farmie. Na ostatnim odcinku stawiliście 1500 łapek, za co oczywiście wam dziękuję. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku powtórzycie próg. Także łapeczka w górę, widzę, po dzisiejszym odcinku się naprawdę należy. Także jak to wchodzisz, to dobijamy 1500 łapek. Będzie kolejny odcinek, myślę, już jutro. Także subika, łapeczkę stawcie. No tak, subskrypcja na kanale, bo lecimy tutaj po 36 tysięcy. Brakuje niecałe, widzowie, 30 subów. 50 subów, także wiecie, co dzisiaj robić. Mam nadzieję, że dziś do wieczora to dobijemy. Jeśli chodzi, widzowie, o live'a, zostało nam 8 godzin, widzowie, jeszcze przedłużonego. I chyba dzisiaj będzie live'ik, także zapraszam was o godzinie 16-17, to się w okolicach chcecie pooglądać live'a, to zapraszam was bardzo serdecznie. Napiszcie tutaj hashtag dzisiejszego odcinka będzie hashtag nawozy. Ja się przypnę serduszko i zapraszam cię na grupę na Facebooku Szwagry Pipcia, link masz podany oczywiście w opisie. Także zapraszam bardzo serdecznie. I to widzowie, tak oczywiście jak hashtag brzmi dzisiejszego odcinka, czyli hashtag nawozy. Co widzowie związanego z nawozami? To wszystko, czyli nawozy. A tak dokładniej, no dzisiaj widzowie tak, powiem wam, na ostatnim live'ie, na wczorajszym widzowie było tutaj rozsiewanie nawozów Sigma Boryno, jak widzicie, tutaj RN Tysiak. Mieliśmy widzowie jeszcze takie nawozy w paletach, wiecie jak to było, polifowskie żeśmy mieli tutaj w tym garażu, nie? Czekajcie, ja wam pokażę. O, jeszcze troszeczkę mamy, mam widzowie 1200 litrów, to mam, widzicie? Mieliśmy widzowie takie dwie palety po 2000 litrów, zostało nam 1200 litrów. No i ja mam widzowie nawozów, a pola jeszcze widzowie zostały nam do obsiania i musimy widzowie dzisiaj zakupić nawozy, nie? A nawozy widzowie tym razem będziemy kupować w big bagach, także dzisiaj załadunek do sklepu i takie ogólne, wiecie, prace takie przy gospodarce. Do tyłu odejść, bo brama się otworzy i wy rozpierdolicie cały tutaj zderzek. Otwieram, bo policja mnie goni. Dawaj, zajeżdżaj. No to może, może policja cię goni, bo to jest zakazane takim spoilerem, wiecie, to wiesz, spoilerowane, to wiesz. Słuchaj, byłem ku tej, jak ci powiedzieć, na komisariacie, wiesz, jechałem ku nich, ku tej policji jechałem, no i zaglądali mi z winkla i popatrzyli na ostrację z tyłu, wiesz. No bo to jest Waszyngton Moska, no to jest rejestracja zakazane w Polsce, nie? To, gdzie to teraz zajechać, tak na gaz, żeby mi przydało. Tak stań, żeby wiesz, no to przy domie, no to elegancko, zgadzi się, nie? Tego, słuchaj, dzwonili do mnie zagromy, nie? Do sklepu. O. A ty stary nagrywasz, czy kurwa nie nagrywasz? No, to mogę się ogólnie przywitać, bo ja kolejne odcinki nagrywam tego vloga, nie? No, witam serdecznie, nie jesteśmy live. Odcinko serdecznie z Bracia Polskiej Farmie, już kolejny odcinek z najlepszej serii na polskiej YouTubie. No, słuchaj, dzwonili zagromy, że jeżeli chcecie rolnicy z Woli Burnowskiej, Pipciu Asfalt i Mietek Asfalt, to jest dokupno nawozy. Czekaj, to nawozy dojdziemy. Powiem ci na razie, że wolne trochę wziąłem, to ci na gospie trochę pomogę, bo wolnego wziąłem tydzień czasu. To dobra. W robocie. No, że tam wzięli kogoś na zastępstwo, wiesz, wzięli na tydzień czasu, żeby... że powiedziałem, że potrzebuję 10 dni wolnego, żeby ci pomóc na gospodarkę, bo powiedziałem, że mamy gospodarkę, wiesz, trochę ma hektaru i trzeba pomóc tobie, wiesz, bratowi, wiesz, o co chodzi, no, i wiesz. Rozumiem. No dobra, dobra. I zgodzili się. Jak tylko wiesz... Ale wiesz, że zapłacą mi za te 10 dni nawet, powiem ci. Jak widzicie, widzowie, naprawiłem, widzowie, Neurometa Wigry. Tak zrobiłem, widzowie, kazaliście mi. Byłem, widzowie, w sklepie tutaj rowerowym. Kupiłem, widzowie, oponę dętkę. Wyszło mi, widzowie, kosz około 15 zł, także zajebiście, nie? No to ci dorosło? Dobra. To co w dzisiejszym odcinku, widzowie, robimy? No, no tak, mówiłem, zrobili zagromy, że są gotowe nawozy do odbioru. Ja kupiłem, widzowie, 6 sztuk Big Bagów. No myślę, słuchajcie, że to wystarczy chyba. To był na live, dostawaliśmy Sipne Boryno, 1000 litrów, zielona szczała, można powiedzieć, spisuje się, zobaczymy czy dalej będzie spisywał, bo w planach mam też nawozy chyba do rozwalania, tak? No tak, mamy jeszcze widzowie około 4 pól chyba, w sumie nawet nie wiem, tak dokupimy sobie pola, to widzowie to powiem wam, że nie wiem, dlatego kupujemy tyle i Big Bagu, bo on potrzebny jest, nie? No i to teraz się będziemy rozmawiać o dalszej rozwijaniu Bracia Polskiej Farmie, bo mamy w planach, trochę tam w rolach powiem, jak tam mi zleci. Dobra, to zaczynamy. Tak. Zaczynając, widzowie, oczywiście musimy pierwsze coś tutaj wziąć do ładowania, czyli będziemy musieli widzowie wziąć tutaj.
Słuchaj, na gospie to na razie nie mamy nic do roboty. Zwierzęta są ogarnięte na wiosnę, tak? Dobra, dobra, czekajcie, widzę, bo telefon dzwoni. Dobra, widzowie, także jestem oczywiście z powrotem, jedziemy w sobie po czepiściura tutaj przed niego. Słuchaj, na tej gospie ci powiem, że po wiosnie, kurwa, no, nam trochę się zbierało z szczelaków. Strasznie, co nie? No pozbierało się, to co coś mi widzowie dali radę, to coś mi widzowie tutaj rozrzucili na pole, nie? Gaci, to widział, to właśnie na live, to ogarnialiśmy safe. Zapraszam serdecznie, codziennie prawie live sobie zbijamy godziny, to już mieliśmy 28 godzin, to było strasznie dużo. A w ogóle poczekaj, bo w ogóle mam takiego tutaj, ale jaja, ty. Co się stało? Czekaj, luła mi wysypało, nie, luła mi wysypało w ogóle. Czego, ale to się przeszkadza, czy jak? A ty się wiesz, inaczej się kuwa, chodzi o to, że nie będę mógł załadować turem. Kurwa, a co ty chciałeś ładować turem? Belki te, czy jak? No, a ty się, no te big bugi, nie? Big bugi, ty jesteś tym, a to nic do tego. Nie, oni przygotowali mi tam na paletę ten. Aha. Wysypał, ja podłączyłem węże i by wysypało mi luę, jak... Weźcie spróbuj, na przykład ty będę mógł ładować. No. Podnosić tura moc, bo mi wysypało, jak naciskam, nie? Myszkę, to jadę do przodu. Ale to ci nie przeszkadza w wynegrywaniu filmu? Znaczy się mi nie, ale ty będziesz musiał ładować w takim razie. No, a jak to mam ładować tym, jak to z czego to się topie, odczep to z przodu odczep te widły. To gdzie to odczepię, żeby to wstrzymać? No to leż tutaj, wyrzuć to, nie? Co, a ty możesz odczepiać? Tego tura, czy nie? No to się to się odczepia w tym, w ciuniku. A ty mam cały tur odczepić? Nie, tylko do przodu to łyżkę. To dobra, to czepia. Da radę rękami, czy jak to jest? Nie, to musisz w ciuniku. Dobra, teraz zaczynać na tura. O, dobra. To teraz tak, poczekaj na mnie, jeszcze zmienię tutaj przyczepę. Konfigurację. Ale zależy, jakie pojedyne te nawozy są mietkowskie, to są w binach. Po 2000 litrów. Po 2000 litrów, a to nie jest polifoska, to jest zwykły taki... Pulan. Pulan. Taki grubszy ten nawóz, bo tak. Pasował taki grubszy nawóz, wiesz, jak dasz ten grubszy nawóz, to zbierzemy dużo, ale słuchajcie, mamy problemy. To na to nie przeszkadza, ale... bo i tak mam duży rozsiewacz, nie? To wiesz, on tam się poradzi z tym. Ale słuchaj, jest inny problem. Że my to nie daliśmy na jesień, nic nie daliśmy, wiesz, nawozu nie daliśmy, a teraz na wiosnę damy, a mamy wszędzie po 0% nawożenia. No, widać, żeśmy troszeczkę przegapili, bo ja ogólnie nie zauważyłem, że nie posiadamy nawozu rozsiewanego na pole i... Kolejny widać będzie sezon, w którym nie będziemy mieć 100% nawożenia na polach. No nie 60. Tak, może nam się uda. Słuchajcie, nam może się uda te 60% zrobić, to będzie super. Co najmniej może zabierzemy jęczmień sypie, owiec sypie, pszenica sypie. Nawet może nie trzeba takiego nawożenia. Zobaczymy. Ja wiem, o co tu chodzi, bo ja mam ogólnie przestawiły mi się test, sterowanie. Jak to ja skręcam, skręcam myszką. No. Ty, ale jaja. Jak widzicie, jakim dzisiaj zestawem jedziemy jakim autosanką. Burty pościągaliśmy, jak widzicie. Tak, musimy tutaj burty ściągnąć, bo jak inaczej załaduję. No inaczej widzę, tego nie załaduję, nie? O. Ale zobaczymy, po ile tam pieniędzy będą za jeden bin. A ty mają jechać rundierem testowo, czy jak? A dziś ja wkopiłem to. 10 tysięcy do nawozu wszystkie. 10 tysięcy, a mamy na koncie, by potem było, nie wiem ile mieliśmy, 34... Mieliśmy 34 tysiące, mieliśmy ogólnie 64 tysiące, ale kupiliśmy rozsiewacz oczywiście za 30. To mamy sobie 34 tysiące, plus odjąć 10 widzowie do nawozy, to mamy sobie 24 tysiące, zostało nam pieniędzy. Dużo czy mało, no ale poczekajcie, to robek będzie, 60 widzowie idzie do remontu za niedługo. No za niedługo, po dzisiejszym odcinku widzowie oddaję 60 do remontu. Mam nadzieję, że facet widzowie mi to naprawi. Facet widzowie, który będzie mi to naprawił, to będzie widzowie ten sam, który naprawił mi 40 do remontu oddawałem, więc facet ogólnie zna się widzowie na robocie. Także myślę, że widzowie z tym nie będzie problemu najmniejszego, żeby naprawić, wyklepać tutaj maskę. Ewentualnie widzowie zakupi nową maskę do 3PK. Tłumik niestety widzowie prawdopodobnie trzeba będzie także to kupić, no. Chyba, że jakąś taką maskę inną, bo wiem, że w kompletach było, kurwa, są jeszcze inne maski, 60 były. Powiem ci tak, widzowie pisali, że może byłoby kupić inną maskę, taką nowszą już. Ja wiem, o co mi chodzi, z tymi przednimi tam lampami, co ma ogólnie miał brale. Wiem, o którą mam, o który chodzi, no wiem. Słuchajcie, to w komentarzu możecie napisać, czy... Jak to można napisać, żeby napisali jak, kurde... No, niech napiszą mi, jakoby chcieli maskę, czy jakąś nowszą maskę, czy jednak dostajemy przy tej starej, dokupić widzowie to starą maskę, wymienić i tyle, nie? Bo nie wiem, jak to zrobić. Słuchajcie, bierzemy się za nawozy, tak jak w realu już nawozy też chyba rozsiewacie, nie? Czy rozsiewacie już nawozy, to jeszcze nie wiem. Bo to dopiero, wiecie, jest końcówka lutego, tak myślę w marcu, gdzieś początkiem, końcem marca dopiero będzie rozsiewane nawozy. Teraz jak pojedziesz, człowieku, to teraz lepiej po mrozie lepiej jechać, bo wiesz, jak pojedziesz teraz... No to wiadomo, tak, no ciasto, to się może zaryczka, może w topę, no od razu będą się ze mną robić bidy, nie? To wiadomo, nie? Tym to wiadomo.
To czekaj, ja mam tego, ja tego Jundira wziąłem, to teraz jak mu, będzie tam w ogóle zostawię coś? A ty się tam, powiedziałem im, żeby postawili mi tam do palet, bo ja mam traktor z turem i powiedziałem właśnie, żeby mi do palet dostawili ten taki uchwyt do montowania. Ale ile bierzemy tych? Sześć sztuk kupiłem za 10 tysięcy. A tu sankę trochę powiem ci siadnie, a napompowane koła są na fula? Trzy koła są napompowane, koła jako tako dzisiaj widzę, nie mam problem z jednym kołem. W prawym kole widzę przednim miałem problem z ośką, bo coś tam ogólnie powietrze zszedło, nie wiem czy jest kapę, czy o co to chodziło. Ale pompowałem dzisiaj rano, odkręcałem, zmieniłem oponę. No i w sumie myślę, że dobrze dokręciłem, także będzie luksus, nie? No. Dobra, a to udrze ten czypek? Tak, no luzie. Ale słuchajcie, jak widzicie na ogromie, może to kojarzę, bo kojarzę, my kupowaliśmy tu opryskiwacz, co kupowaliśmy tutaj. No dużo rzeczy ci powiem, no, tego do ćwara, o masz sobie kupinaj to. Ale wszystko poszło, jak widzicie, już na tym skupie nic nie ma, wszystko poszło, bo to wiosna, potrzebują ludzie, wiesz, sąsiady potrzebują, kurwa. No to zostały się opryski, tutaj na łazy widzicie, na paletę, no i widzowie nasze sześć pulanów, jak widzicie, sześć pulanów widzowie stoi, nie? No i jeszcze trzeba do opryskiwacza, nie wiem, chyba mamy płynny ten obok. Tak, mamy przed domem. Tutaj nawet co widzisz, o, można kupić, no. Można, ale my mamy widzowie dwa zbiorniki i jeszcze ma na chwastobójcze mamy jeden ten. A słuchaj, to nie podniesie tył przodu? Nie podniesie. Nie, więc spróbuj od razu dwa, wiesz? Dwa spróbuj. No to myślę, że to pójdzie na dwójkę. Ciężar. Powiem, że ciężar może podnieść. I taki odcinek dzisiejszy, taki zakupu nawozów. Może następny odcinek nie wiem jaki wleci, zobaczymy. No będzie akcja z rozsiewaniem, to jakaś akcja polowa będzie, nie? No tam mówili, że ci dużo nie było pracy polowych. Tam było czasami Jackson, Indoor wlatywał. Dobra, teraz niżej czy jak? No zniż, no i spróbuj to tak zahaczyć, nie wiem, czy ci się uda. Zapało? No ja udało ci się, nawet cztery może, ale dobra, niech będą dwa, dobra, dwa. Bo podniesie to podniesie, tu. Nie wiem czy ty podniesie. O, dobra. Łapie dobrze zapało? Ohoho! Czekaj, obciśnika to ci tutaj nie ogarnę teraz tutaj na tym. Poczekaj chwilę. Czekaj, czekaj. Możesz kupić, podejść do tego, do gościa, może do kasy, może ci dałek. Dobra, czekajcie, widzowie, ja tak widzowie na szybko, ja tam widzowie wypożyczę tutaj chwilowo, widzowie tutaj tego, wciążnik. Powiedz, że jesteś w potrzebie, potrzebujesz, bo nie możesz załadować winów, kurde, na dobra, nawozu. Czekaj, ja cię podstawię tutaj siłą moją, masą, kiełbacą. Czekajcie. Szybciej dawaj, bo mi rozsuwają się, bo to zjeżdża, dobra? Dobra, masz. I podnieś obciążnik. Teraz podnieś. O, pasuje, ulał. To z John Deere'a? A, no John Deere'a. No ogólnie powiem ci, że mogłem sobie nawet kupić na przód takie coś. Bo mieliśmy w planach, bo... Kurwa, ktoś się boguje. Bogują się. O kurde, widzowie, to kurwa, co to tańczą dzisiaj? Tańczę, pak tańczą, kurwa. Kurwa, cholera jasna, to koniec. Nie załadujemy chyba dzisiejszym odcinku to. Bo mieliśmy to w planach załadować, ale nie wiem, czy to nam się to uda, bo to rzuca strasznie, pa co się dzieje. A, pierdole. No, boguje się, powiem wam, widzowie, że tu nie chcę sobie działać na to. O to chodzi, że to pojedynczo chyba będzie ładować, bo to się buguje. No możliwe, nie wiem, weź na razie zdaję te przyczepy, ja nowy jakoś naprostuję to. Dobra. Teraz jak dobra, no to nie wiem, obniż do dołu. O kurde, z pieprza. Jep. Dobra, worek jedno poleciał. Nie wiem, moim zdaniem kupiłeś taki hak, mogłeś mi z zaczepu pożyczyć, taki był taki, to kiedyś mi nagrywaliśmy, czy ten mieliśmy, to nie wiem. Poczekaj, może coś takiego będę miał, ale nie wiem. Czekaj. Nie mam nic takiego w sumie. Cisnę. Mam jeszcze mam jeszcze taki widzowie, ale to nie, bo to jest taki typowy pod tego. No już to słuchaj, nie będę materiał, żeby pół godziny trwał kurwa ładowanie nawozów, kurwa, że wiesz. Też kurwa mamy i na gospie tam jeszcze pokarmić może. Powiem ci, że chyba mam. Bo jest moim zdaniem lepsze, ale nie wiem czy to pod Chundira, czy ci podejdzie to. Czy nie? Będzie. I to jest specjalnie do tego przystosowane, masz. Spróbuj to, tym załadować. Okay. Mam takie coś. I tu niby łapi za to i tu niby tym się ściskasz, nie wiem. To musi sobie zobaczyć to jeszcze, to ogarnij. Zobacz to. A to jest na Tiger takie zaczepu? Nie wiem. Nie wiem. To nie rozciął kurwa, dobra. Jeszcze. To zobaczyć jak to się ogarnie. Nie wiem, czy to się ściska, czy jak to zobacz, jak to się działa. A ty możesz ładować? Jeszcze dzisiaj paraoptorem kurwa, dzisiaj chyba kopaki. Nie mogę ładować, bo ja mam ustawienie przy tego, muszę dopiero pod odcinkiem. Dobra, a teraz możesz to zaczepiać, czy jak to? Nie, to musisz chyba wsadzić to. To się nic nie daje, czekaj, teraz tak, teraz co? Teraz jak to się robi, tym jest problem, bo ja tym się nie znam. A nie teraz ma to jakieś przycisko, bo było coś tego? Chyba trzeba wysiadać.
O, o kurwa, widzowie, ale ja od razu może poczepić. No i to jest dopiero kurwa haga, nie? Kurwa, to można kupić. Ty może by to kupił, mnie troszkę od razu by do tego... Ty, to jest dopiero hacie go, to można podnosić. Kurwa, czek. Kurwa się to... Ale jak to podałeś, Mietkowski? To ładuj jak bądź, co to przeszkadza. O, tu, tak puszczę, ja ciebie doczepię od razu. No i jeszcze? Będzie? No już, będzie. Możesz wyjechać, bo odczepiłeś. Nie odczepiłeś. No, teraz w dół i odjeżdżasz chyba, no. Dobra. Tobie to postawię jeszcze. Czy da radę? To weź tam przesuń, to masz tam siłę, to przesunąć możesz, może tam, na przyczepce jest to na autosance, to przeszkadza, to trochę jest ładowania, widzowie. Tylko mówię, słuchajcie, jest wszystko spoko, tylko że boję się, widzowie, o te koło, nie? Bo ja dzisiaj, widzowie, to koło robiłem, a ja takim, widzowie, szpecem nie jestem, więc nie wiem, widzowie, czy to jest dobrze zamontowane. To taśmę kurwa kliwiłeś? Weź to zaczep. Bo problem był z tym ogólnie, coś tam koło, nie wiem, powietrze zszedło rano. Kurwa, jest za blisko tego, nie wiem, czy da radę. Dobra, ładuję do góry. To jest widzowie polskie ładowanie. Mam widzowie tego haczyka, dobrze widzowie poszukałem teraz, bo miałem widzowie ładować tamtym głównym, nie tym o. A ten to się widzowie w ogóle nie dało nawet. Chciałem dwa wziąć, to razu to kurwa tak. Tutaj dałem. Ty może. Ile za nim dodałeś? Dużo nie dałeś, może to wziął na gospę, się przyda. To zobaczymy, to się zapytam, ile to może kosztować takie coś. Myślę, że 2000 na pewno. Bo wiesz, nie wiem, czy my to do magazynu dajemy, Mietkowski, czy jak? To może na polu stać. Czekaj. Dobra, już, czekaj. Dobra, w dół. Jeszcze? No, jedzieć. I co, kurwa? Dobra. Tam nasuniesz, bo to masz, kurwa, to blisko masz, nie musisz dźwigać nawet nic, bo to tylko letko, pyk. To się na gospie przyda, bo to wiesz. Dobra, to ładujemy tu, resztę. Załadujemy to resztę i będzie elegancko. To chyba będziemy przyczepę albo w pole weźmiemy, albo resztę zostawimy na przyczepie, bo tam już wiem, że niektóre to, co byliśmy na live, to widzieliście. No te pola, niektóre tak. No zrobimy tak. Zobaczymy, jak będzie większe pole, to nie opłaca nam się, widzowie, zostawić big bagów na gospodarstwie. Będziemy jeździć z tym razem z przyczepą i tyle, nie? Sprawa tych dwóch pól, bo tam braliśmy te buraki, kusiliśmy, to właśnie, to nie wiem, powiedz mi tylko, co jak to tym się siać, bo tam powinni w planach pływa siać. To co, mamy widzowie dwa duże pola i w sumie nie wiem, czy kukurydzę, buraki, czy słonecznik, to wiecie, do wyboru jeszcze należy do was, to... Musicie tak, widzowie, wybrać, żeby dużo pieniędzy było z tego, nie? Dobra. Kurwa, ciężko. O, dobra, poszło. Nawet się powiem, co człowieku, by trochę tak... Co chwilę to kopareczko robię, wiesz, to do John Deere'a, to z tym turem co chwilę byś robił, to byś miał w prawę. Tak pierwszy raz to robię. To no patrz, tak, czy zabieramy to od razu, z tym hakiem. Zabierasz? No to możemy wziąć, ja tam powiem gościowi, że kupuję to. Bo wiesz, to od razu do tego będzie dobry. I tak widać, ja od razu sobie podczepiam i elegancko luksa, nie? Kurwa, to się pieprzy, kurwa, z jakimś tutaj o hakiem do palet. Dobra, to podczepiamy, elegancko, haj! Jedziesz po masce rozwalonej, ale dobra, to. To ja to naprawię, po dzisiejszym odcinku idzie. Chodzi o to, żeby koplica na nie zapała. Jeszcze? No. Odczepiłeś? Tak. O, powiem ci, nawet równo poustawiłem. Nawet, coraz lepiej idzie mi to ładowanie. No, zobaczcie, widzę, 6 worków, widzę, tutaj w sam raz chodzi, nie? A słuchaj, a obciążnik bierzemy? Nie, on jest, to co to, on za drogi jest. Drogi? To nie jest taki ten, a kasy zbyt nie mam w miarę. A te haki ile kosztował? 2000 kosztuje. 2000? A to nie przeszkadza, bo to 2000 w sumie duży czy mało, w sumie tak omo, co powiedzieć, nie? Nie ma dużo. Jeszcze się kupi ten, paszowo się kupi, to też w planach będzie, to chyba albo na lato, albo nie wiem, bo to tak mamy trochę kieszonki, widzieliście. Pytaliście, czy będzie nas sprzedać, czy nie będzie nas sprzedać, to zobaczymy, nie wiem, czy będzie. No to będzie musiał iść do biogazowni, nie? No, jeszcze? Już. Tutaj tu. Ty tył. O kurwa, łap. Dobra. Sunęło się. Trochę, dobra, to obciążnik odczepiamy, oddajemy. Podziękową, tam nie wiem, zapłacone już jest wszystko chyba. Dobra, teraz tak, weź jedź to 60 na gospodarstwo. Ja idę pozałatwić tu sprawy, jeśli chodzi, tak. No. Kupujemy to, a obciążnik oddajemy, tak? No, tak pozwalałby z tym szefem pogadać, żeby dało radę tak zrobić. Dobra, to jedź, to ja to ogólnie wszystko pozapełniam. Te papiery i elegancko, czekajcie, widzę, bo to będzie ruszać z tym. Właśnie, ja to odpalę, odpalona jest? To napasuje. A jedzie powoli, jedzie. No ale jest to żyć, kurwa, masa, no to jest teraz powinna powiedzieć, że jest 10 ton, kurwa, jeszcze taki klinik ktoś zostawił. Kurwa, się w tę belkę jeszcze głupek wjechał, nie wiem po co. W belkę, bo tak kurwa teraz koło naprostowane były, teraz to ja nie wiem co ja mam zrobić z tym. No, jedź. No ja skąd poskazę na lewo teraz. Będziemy skręcać teraz, nie wiem czy to kurwa teraz po tę górę wyjadę tutaj. Bo jest to po ten mostek wyjeżdżać. To wyjeżdża, jedzie, kurwa, jakoś tu idzie, o kurde, jest to żyć. Dobra, jest. Dobra, i rura. Dobra, także widzę, jak mówię. Pieprze pojechał, widzę, jest strona gospodarstwa.
Ja tak, widzowie, jak mówiłem, pójdę, widzowie, pozałatwię, jeśli chodzi, widzowie, o te sprawy jeszcze związane tutaj właśnie z, no, z tym obciążnikiem i tutaj właśnie z tym przednim tutaj oczywiście zaczepem tutaj, no, do podążania Big Bagów, także idę, widzowie, pozałatwię sprawy, za chwilę wam odparzę, odpalę wam kamerkę po, no, po pozałatwię spraw tutaj papierkowych, nie? Dobra, widzowie, powiem wam tak, że ogólnie, widzowie, sukces, udało się, widzowie, kupić tutaj ten przedni tur, oczywiście doładowanie Big Bagu za 2000 zł, jeśli chodzi, widzowie, o sprawę tutaj, o tego tutaj obciążnika, to mogę go, widzowie, oczywiście oddać, tak, tylko że mogę oddać, tylko ciekawe, jak ja oddam, widzowie, jak ja to nie mogę ani obniżać, ani nic teraz nie mogę zrobić. A, mogę tylko to odczepić, miarę, tak? Kurde, widzowie, jest lipa, totalna lipa jest. Może mogę tak podejść, zwróć. Dobra, zwróciłem, dobra, widzowie, jedziemy. Jedziemy, zobaczymy, prawdopodobnie tutaj piwcie powinien być na gospodarstwie już, mam taką nadzieję, że powinien być na gospodarstwie. Chyba, że gdzieś zahaczy jakiegoś pijaka miejscowego. Ja pierniczy, kurwa, koła nie ma. Koło mi, kurwa, wyleciało. Ale co to ci stanęło, cholera jasna? Śruby się polizały, ale ja pierdolę, koło wypierdoliły się. Cholera jasna, co to cię proszę, kurwa, przesunęła w bok, co to taka, tylko a co taka, widzę, na boku leży, jakby z przodu koła nie było? Stopa złapie, może ten jedzie, to jedzie. No nie, tak chyba jedzie. Koło, co ty zarobiłeś znowu? Chyba koło mnie zleciało, nie jedzie, chyba koło, pa. Ja się pytam, kto kierowca, kurwa, był. Znowu narobiłeś roboty, jedź lepiej do roboty, ty w ogóle ci na auto nie wtrącaj. Co teraz, kurwa, robiłeś? Era, jasne, całe, kurwa, koło zleciało, co to się, kurwa, narobiło? Normalnie. Słuchaj, jechałem, podskoczyło, kurwa, koło zleciało, to jeszcze śrubki polezowane, wiesz. Ty jeszcze pompowałeś, to koło pompowałeś? Tak, pompowałem, bo było rano wymieniane, przecież dokręciłem śrubki, o co to chodzi? Czemu to takie cała przyczepa rozjebana na boku leży? Patrz tu, w asfalt weszła ta łośka. Co teraz robimy? Kurwa, co teraz robimy? Będę stał w środku drogi, kurwa, rozjebana trzypek, to na dodatku przyczepę rozjebałeś dzisiaj. Ja mam tutaj do tego wojka za tej ośla, no może. Tu powiedzieć, żeby to ty... No tylko, co, chyba, że kurwa na asfalcie widzimy, kurwa, wymienić to koło. Bo zapasowe masz jakieś? Bo to koło się dowodaje tego, wiesz, wiesz gdzie? Patrz. No nie, zostaw to, kurwa, mać, cholera jasna. Nie mam tu, mam zapasowe, jest zapasowe jedno. No to masz to zapasowe pod spodem, o, to założymy, o, jaki problem masz. Dobra, tylko to dasz radę przed takiem jechać tutaj, zjechać tutaj o na bok? Kurwa, właśnie, że jest problem, bo nie wiem, czy ja da radę to jechać w ogóle, bo to ciężko jechałem, o, właśnie, patrz, co się dzieje. Dobra, to poczekaj, pod Jundiera podczepiamy. A masz łańcuch? Chyba, że łańcuch jakiś, nie wiem. To się mogę odczepić tutaj w ogóle tych zaczepić, kurwa. Nie, ty paralityk jesteś, to ja odczepię. Jep! To nasunęło trochę. Zjebałem mi się w ogóle całkiem te, kurwa. To gdzie ja tam, ja to czepekiem tutaj zajadę. Dobra. Chłopie, tutaj zajadę. Wszystkie klawisze mi się przestawiały. Postawię, czy to zaczepię, nie wiem, czy to mogę zaczepiać. Takim bybykiem to od razu wyjdzie. Kurwa, widzowie, jak widzicie, kurwa, koło mnie doleciało w drodze. Normalnie jechałem. Fajnie się, wiesz, muzykę sobie włączyłem elegancko, kurwa, w czepeku, kurwa, nagle, kurwa, coś się dzieje, polozowałem mi śrubki. Myślę, coś się dzieje, kurwa, koło doleciało i bez koła, kurwa, zostałem. Ja pitam. Taka świeża robota, jeszcze w robocie, kurwa. Wsiadłem do gospy i dupa pojechałem do dupy śpiewać. Dobra, dawaj, koło szaliło, dawaj. A z tym kołem to ja nie wiem, co teraz robić, to w roju będzie lewo? Czy to koło to się do wymiany nadaje? Chyba, no to że tak, no do wymiany mamy tutaj, widzowie, oczywiście pod spodem jest jedna wymianka, jak widzicie. To koło na wyjdzie, nie wiem, to spróbuję zobaczyć, co się ogólnie stanęło z tym kołem. Trzymaj to. Kurwa, koło. Czy będzie to koło dać teraz? Witam pana. No do rzutnika załaduję tu. Czy gdzie? Ty, może to na ten załadujemy, może, czekaj. Da się to na rzutnika załadować, no? Ja tak gdzie? Nie, co ty? Posta to ty gdzieś obok, nie? Jep. Masz, bierz to koło. To dobra, twoja robota, kurwa. Po robocie, nie udała akcja i co? W topa można powiedzieć, no i kurwa na asfalcie. Proste na asfalcie, kurwa. Chciałem przyspieszyć, tu dać trochę bieg wrzucić, a to kurwa jeb, kurwa koło polizowało się. No, bez fali. Tak pompowałeś, głupku durnie. Dobra, dawaj, idziemy to widzę reparować, powoli na razie stoimy u wujka, to żeśmy zjechali, sobika, łapeczkę stawcie po dzisiejszym nowym odcinku, napiszcie hashtag w topa oraz hashtag nawodem, przypnę serduszko, dzisiaj zajmę był pipciu na odcinku. Kierownik, czepeka, kurwa, słyszałem. No, koło, waliłeś zadowolony, chodź. No, bo ty zadowolony, ty tylko wyjechałeś, jak trzymaj się też. No, to co powiem, do zobaczenia, ten tych odcinkach zbieracie polskie fary, może kolejny odcinek będę dalej wystąpił, zobaczymy. Czy Indoor, czy Jackson dalej w placach będzie, no zobaczymy, no cześć, zobaczenia, heja. A wy trzymajcie się, malaczki, do kolejnego odcinka już niebawem, także nara!